bracia i siostry, tę najświętszą noc, którą nasz Pan Jezus Chrystus przeszedł ze śmierci do życia, Kościół wzywa swoje dzieci rozproszone po całym świecie, aby zgromadziły się na czuwanie i modlitwę. Jeśli tak będziemy obchodzić pamiątkę Paschy Pana, słuchając Słowa Bożego i sprawując święte obrzędy, możemy mieć nadzieję, że otrzymamy udział w zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią i razem z Nim żyć będziemy w Bogu. Światło Chrystusa, світла дає нам надію, що Бог випроводить нас з темряви гріха і смерті до свого царства світла. Веселіться ще ж застепи анілів небі. Веселіться ще слуги Бога. Не дай зачню дзвони гошонце збавлення. Zdobny blaskiem takiej światłości, raduj się Kościele Święty Matko nasza. Ta zaś świątynia niechaj zabrzmi. Na początku sotworzył Bóg niebo i ziemię. Toż skazał Bóg, sotworimy ludzinę na nasz obraz i na naszą podobę. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty jesteś godny podziwu w swoich dziełach. Sprawnie wszyscy przez Ciebie odkupieni zrozumieją, że wspaniałe było dzieło stworzenia świata, jeszcze wspanialsze jest dzieło zbawienia, które się dokonało przez wielkanocną ofiarę Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Chwała na wysokości Bogu. Przyrodni kapłani, osoby życia konsekrowanego, umiłowani bracia i siostry. Dzisiejszy dzień świętego Triduum Paschalnego był dniem wielkiego milczenia. Trwaliśmy na modlitwie i adoracji przy Bożym Grobie. Rozpoczynając liturgię Wigilii Paschalnej, przerwaliśmy to milczenie i znów przychodzimy do Kościoła, by świętować radość zmartwychwstania, radość Paschy. Przejście Chrystusa od śmierci do życia dokonało się w nocy z soboty na niedzielę. Pierwsi świadkowie zmartwychwstałego, których przedstawia nam Ewangelia, to kobiety galilejskie: Maria z Magdalny, Piotr i Jan, Łukasz i Kleofas. To oni dają pierwsze świadectwo o pustym grobie. Czynią to w niedzielny poranek.
My również, jak oni, pójdziemy jutro w procesji rezurekcyjnej, aby dać świadectwo, że Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. A my jesteśmy tego świadkami. Zanim jednak to nastąpi, potrzeba nam przeżyć dzisiejszy wieczór, który jest wieczorem Wielkiej Paschy. Przypominają nam o tym teksty Słowa Bożego. Przypomina nam również bardzo bogata w symbole liturgii. Najstarsza i pierwsza księga Pisma Świętego odwołuje się do pierwszej Paschy. Miała ona miejsce w chwili stworzonego zamysłu Boga na początku ludzkiego wymiaru czasu, kiedy chaos, niebyt i pustka stają się początkiem istnienia świata i życia, a ciemność ustępuje przed światłością. Ta pierwsza Pascha to pierwsze przejście świata i człowieka z niebytu w życie. Stało się to dzięki miłości Wszechmogącego Boga. Symbolem tego stało się wniesienie Paschała, znaku światła Boga, światła Jezusa Chrystusa. To światło, które u początku stworzenia pierwszy raz oświetliło mroki ziemi, dziś rozświetliło mroki naszej świątyni, a może i mroki naszych serc, spowite niepokojem i lękiem, w jakim żyjemy w ostatnich tygodniach. Podeszliśmy do światłości Paschału, aby od niego zapalić swoje świece, a potem podzielić się tą światłością z naszymi siostrami i braćmi i w ten sposób rozświetlić ciemność i mrok świata. Pater Decelis Deus, prosimy Cię, Panie, niech przez Twojego Syna stąpi na tę wodę moc Ducha Świętego, aby wszyscy przez chrzest pogrzebani razem z Chrystusem w śmierci, z Nim też powstali do nowego życia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wyrzeka się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby Ciebie grzech nie opanował. Wyrzekam się. Duże dziękuję za narutki pana Juchena Wojko, jaki jest prysutni tu z innymi pracownikami miasta Lwowa, panu Wolomi Andriju Sadomu, za prysutni, za spilną modlitwę. Nie mógł być z nami do końca, bo ma uważnego zustrzeć. I wszystkim nam predaje paschalne witanie. Jako mu takoż za te, co im turbuje się pro bliźnicy, primaje tak bogato ludzi w naszym mieście. Dziękuję wszystkim naszym gościom, jaki probuli tu, żeby razem z nami przeżywać ci
Пасха – великодні таємниці, які прибули з різних сторін України. Всім нам бажаю, щоб Воскреслий Христос наповнював наше серце миром, радістю, щоб ці хмари обстрілень, бомбардувань не переслонили нашої віри, нашої любові до Господа. Веселого Алілуя, смачного, święconego, Христос Воскрес! Христос Воскрес! Pan z wami i duchem twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa.